Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przegląd rynków DXY, EURODOLAR, BITCOIN, Ether, no i solana. Przejdę do tego co obstawiałem, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. No i co? Przychodzę do nas. Jeśli chodzi o DXY, spodziewaliśmy się korekty do 102,5. Po osiągnięciu pierwszego celu ten cel nie został osiągnięty trendowo, więc mamy zawrócenie i targetujemy po 99,411 jeśli chodzi o DXY. Jak wpłynie takie osłabienie się indeksu dolara? Moim zdaniem bardzo pozytywnie na rynki krypto oraz wszystko co przyliczane do dolara. Słaby dolar to wszystko co przyliczane do dolara rośnie. Nie jest to żadna tajemnica. Mówię to w co drugim swoim przeglądzie. I przypominam Wam, że jeśli chcecie uzyskać dostęp do takiego materiału jak ten, czyli przeglądu rynków, który robię codziennie, tak, codziennie, każdego dnia przed godziną dziewiątą wstawiam film, gdzie mówię co obstawiam, w którym kierunku pójdzie cena wedle swojej metodologii oraz wedle swojego researchu makroekonomicznego. Także jeśli chcesz mieć dostęp do takiego czegoś, link masz w opisie, możesz śmiało zobaczyć mojego Discorda, podjąć ze mną współpracę, bądź dołączyć do pakietu podstawowego. Jeśli interesuje Cię sam Daily Update i chcesz po prostu zweryfikować to, jak działa. Także jeśli chodzi o DXY, to myślę, że wszystko powiedziane cały czas to samo, także tutaj bez zmian. Przejdę do eurodolara. Jeśli chodzi o eurodolara, cel osiągnięty, który Wam wyznaczałem. Mieliśmy decyzję o stopach, także zmienność. I to co mówię, newsy nadają zmienność, nie kierunek. Kierunek na eurodolarze cały czas był w górę od momentu, którym Wam mówiłem, czyli od tej strefy lecimy po szczyt. Także jeśli chodzi o eurodolara, tutaj też się nic nie zmienia. Celem jest szczyt i nic więcej. Analiza jest prosta i skuteczna. Jedna strefa, jeden kierunek. Jeden wyznaczony cel bez kombinatorki, i wszystko wedle metody, która jest sprawdzona po prostu od lat poprzez backtesting oraz poprzez po prostu handlowanie i używanie jej, doskonalenie jej. I tyle. Co tu mam więcej mówić? No. Wszystko to, co mówiłem, także bardzo krótko i na temat. Mimo wszystko, chcę Wam stawiać od czasu do czasu taki ogólno dostępny przegląd rynków dla wszystkich, żebyście mogli sobie z tego skorzystać. I co? I w zasadzie tyle. Czyli do bitcoina, bo to Was najbardziej grzeje. Jeśli chodzi o bitcoina, sytuacja taka, jak mówiłem, od 29. Jaki to jest miesiąc? Zaraz Wam powiem, bo nie wiem. Od 29 sierpnia mówiłem Wam o tym, że rozkładamy zakupy, co oczywiście też Wam pokazywałem na kanale Long Term Pablo. Na Świecie Krypto plus na swojej grupie, do której chcesz dołączyć, to już zależy od Ciebie. Na Świat Krypto do, dostęp sponsoruje Ci Bybit, także całkowicie za darmo możesz po prostu dołączyć do tej grupy, rejestrując się na Bybicie. Od razu tam otrzymujesz 500 dolarów na futuresy, z tego co wiem, także też spoko opcja. Link macie poniżej, także zapraszam. I co? Mówiłem tam o rozgrywaniu shorta właśnie z tego miejsca do 54 tysięcy, o którym mówiłem i w miejscu 54 tysięcy Aktywowałem swoje longtermowe portfolio, o którym Was inwestuję, tam macie całe procenty podzielone, kiedy robię rebalancing, kiedy zmieniam co, kiedy sprzedaję danego coina i tak dalej. Wszystko macie opisane, aktualizuję to dla Was codziennie, po prostu pokazuję Wam swoje ruchy, jeśli coś się nie powodzi, to też to widzicie, na ten moment wszystko idzie wedle planu, także tutaj. Bez zaskoczeń. Ogólnie czasami mnie zastanawiają komentarze, które dostaję pod właśnie przeglądami rynków, że ludzie nie rozróżniają tego, kiedy ja mówię o długim terminie, a kiedy ja mówię o krótkoterminowych ruchach jako trader. Bo to jest różnica. Bo długoterminowo jestem bardzo byczo nastawiony na Bitcoina. Krótkoterminowo. Mówiłem o shortach. Z tego miejsca. Do targetu. Do strefy. Ja wiem, że ludzie mają problem ze słuchaniem, ale bez przesady. Jeśli ktoś nie potrafi rozróżnić, tego, co mówię i kiedy mówię o jakim terminie, to jest skazane na porażkę. <laughs> po prostu. Wystarczy chwilę się skupić. Ja wiem, że mamy erę TikToka i to jest naprawdę ciężkie, ale słuchajcie, po prostu słuchajcie i będziecie wszystko wiedzieć. Ja wszystko mówię w każdym materiale. Także jeśli chodzi o bitcoina, jakie targety, to co mówiłem też. Dla mnie targetem jest 61 tysięcy. 61 tysięcy było osiągnięte. Teraz po korekcie i podacie, którą wyznaczyłem, wyznaczałem wam tą. Linie możecie cofnąć od dawna, od 17 września, że dla mnie w tej okolicy i w tej przestrzeni będzie lokalny dołek, i mówiłem to w day, swoim Daily Update, że właśnie te 54 tysiące na Bitcoinie prawdopodobnie może być lokalnym dołkiem w najbliższym terminie. Krótkoterminowo mamy dojście do strefy, od razu mamy wyjazd, i teraz jesteśmy w tym miejscu. Co dalej? Dlaczego w ogóle cena rośnie? To wiele osób zastanawia. Ze względu na to, że mamy napływ płynności na globalne rynki, jeśli Fed stymuluje rynek, dodatkowo osłabia nam się indeks dolara, co pozwala Chinom również na napływ płynności na globalne rynki, mamy bardzo byczy sygnał na to ze w sensie sytuacji makroekonomicznej, że będziemy szli w górę. Ok? I to jest dla mnie potwierdzenie, którego używam dodatkowo do swojej metody handlu. Bo pamiętajcie, metoda handlu bazująca na analizie technicznej, typowo, czyli analizowanie po prostu wykresu, price-action, tego jak zachowuje się cena, to jest jedno, ale analizowanie fundamentalne to jest drugie. Ja nigdy nie byłem fanem trzymania się tylko i wyłącznie jednej, jednej, jednej metody analizy. Uważam to za błędne z perspektywy czasu. Uważam, że najlepsze wyniki osiągacie wtedy, kiedy łączycie te dwie rzeczy. Bo to wam daje bardzo fajną całą układankę. Bo jeśli zakładacie fundamentalnie wzrost wartości jakiegokolwiek waloru, to dzięki technikaliom możecie bardzo prosto dosiąść się do takiego ruchu i wykorzystać tą zmienność, która się pojawia. W przypadku, gdy nie macie technikali, a macie sam fundament, jest wam bardzo ciężko zrozumieć zachowanie ceny, dlaczego cena teraz spada, dlaczego cena reaguje w taki sposób i tak dalej. Jeśli macie te dwie rzeczy, z góry moim zdaniem macie większe prawdopodobieństwo na to, że zarobicie na rynku i będziecie zyskownymi traderami. To jest też rzecz, którą nauczyłem się po czasie, żeby nie patrzeć tylko na jedną stronę medalu, tylko odwrócić ten medal i każda informacja zwrotna, którą wykorzystuję, przefiltrować ją przez swoją głowę i wykorzystać jako potencjalną przewagę dla mnie na rynku, jako że wiem, że na rynku jest o wiele. Więcej lepszych traderów niż ja, mądrzejszych ludzi, posiadających więcej pieniędzy, z lepszym dostępem do informacji, taka przewaga pozwala mi po prostu być minimalnie lepszym. A to słowo minimalnie w przypadku zaawansowania już takiej osoby, jaką jestem ja, jest kluczową różnicą. Ja to porównuję do czegoś takiego. Jeśli Usain Bolt biega 9 sekund na ileś tam metrów, na 100 metrów, jemu damy 1%. Dodatkowy to jest 1% na skalę światową. 1% na skalę światową w zmianie wyniku w sprintie, ok? I tak samo jest w tradingu. Ok? Także nie niwelujcie takich małych rzeczy, bo one naprawdę mają znaczenie. Ok? Dobra. Także jeśli chodzi o Bitcoina, tutaj sytuacja jest znana. Długoterminowo, te targety, o których Wam mówiłem, krótkoterminowo. Powtarzam krótkoterminowo dla osób, które teraz są i mnie słuchają, zgarnięcie tego szczytu, czyli 65 tysięcy. Z tego miejsca korekta, nawet do, 50, nawet do 59 tysięcy. Tak to dla mnie wygląda. Następnie dalsze budowanie się e, ceny w górę, ze względu na to, że spodziewam się teraz delikatnego spadku płynności. Następnie znów stymulacji przez Fed i dalszej jazdy w górę. Po wyborach. Będziemy mieli też bardzo dobre, dobre warunki do tego, żeby rynek szedł w górę. Dlaczego? Rynek uwielbia pewność. Rynek uwielbia pewność. Po wyborach wszystko jest pewne. Ok? Także to jest dodatkowy warunek, który moim zdaniem sprzyja tylko i wyłącznie w długim terminie na wzrosty bitcoina w najbliższym czasie. Ethereum. Ethereum zrobi to, co zrobi Bitcoin. Także tutaj nie aktualizuje tego. Nie wymaga to nawet aktualizacji. Szczerze, jedyne krypto, którego potrzebujecie. Potrzebujecie analizować, to jest Bitcoin, nic innego. Ether delikatnie gorzej performuje w aktualnym momencie od Bitcoina, i uwzględniłem to w swoich inwestycjach i uwzględniłem to w swoim pozycjonowaniu się, jeśli chodzi o po prostu portfolio. Więc tyle. Kto jest na grupie i po prostu obserwuje to moje portfolio, śledzi tutaj moje ruchy, no to wie dokładnie. Dlaczego tak robię i dlaczego tak zrobiłem. Także jeśli chodzi o teraz tutaj tyle. Solana. Solana to jest coś, co uważam, że no na pewno pokaże dopiero Pazur w postaci tego, jeśli Bitcoin po prostu zmniejszy swoją dominację w aktualnym momencie. To uważam, że BTC i Solana to jest coś, co prawdopodobnie będzie bardzo mocno grzane w aktualnym momencie. No i na Solanie spodziewam się pierw targetu 194 dolary. I w zasadzie tyle. Także do góry. Rynek rośnie, nie ma co dokombinować. Dla osób, które wyniosły z tego jakąś wartość, dzięki za to, że oglądaliście. Dla osób, które są zainteresowane współpracą ze mną, zapraszam do linku poniżej. Oraz jeśli chcesz otrzymywać co tydzień darmowe wiadomości tradingowe z mojej strony, z tego co obstawiam, tego jak działam, co zapowiadam, to możesz się zapisać do newslettera całkowicie za darmo, pokażę Ci jak to wygląda. Dodatkowo masz tutaj całkowicie darmowy kurs, który możesz obejrzeć. Trwa ponad 2,5 godziny odnośnie mentalu w tradingu, tego, na czym powinien się skupić, jeśli chcesz zostać zyskownym traderem, tak całkowicie za darmo, klikając właśnie w link w opisie i oglądając kurs. Strona dżunglapablo.pl, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś jest zainteresowany współpracą, również zapraszam do wypełnienia formularzu. Przypominam, że 95% formularzy jest odrzucanych, także jeśli jesteś Osobą, która chce go wypełnić na przysłowiowy od no to po prostu nie wypełniaj go, bo szkoda mojego i Twojego czasu. Pozdrawiam Ci serdecznie. Mój dla Ciebie Pablo. I do usłyszenia w następnych materiałach.